Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Temat Halo Infinite po pokazie na Xbox Game Showcase nie cichnie, a więc no my też tutaj nie zamierzamy, wszystko się będzie toczyć dalej. I kolejnym tematem po omówieniu gameplayu, po kontrowersjach związanych z tym wszystkim, po tych wszystkich tematach, nadszedł czas na jakieś takie wytłumaczenie ze strony dewelopera i innych osób, co tak naprawdę się tam odpierdzieliło na tym pokazie. No więc przypominamy, gra zmierzająca na nową generację konsol, będąca, no bądźmy szczerzy, najważniejszą grą na Xbox Series X, jest po prostu brzydka, wygląda gra ze starej generacji, no i jest absolutnie wyśmiewana w sieci, no ale o tym już sobie gadaliśmy, odsyłam do poprzedniego filmu. I jaki jest podstawowy temat? Przede wszystkim pojawił się argument wśród fanów broniących Halo, że no więc pokazany build na pokazie to jest jakaś wczesna wersja z peceta. Pomijam fakt o tym, wspominkę o tym, że to jest z peceta, bo to w sumie działa na niekorzyść tego argumentu, ale mamy jakieś takie doniesienia, między innymi od, żebym to przeczytał dobrze, Alany Pierce, która jest influencerką i tam pisywała, udzielała się na paru, w paru ważnych miejscach w sieci, między innymi dla serwisu IGN, co jest chyba no jedną, no to świadczy bardzo tutaj na korzyść tego źródła, ponieważ no jest to jeden z najlepszych serwisów, najbardziej znanych, najpopularniejszych w internecie, jeżeli chodzi o branżę grową. No i to jest osoba, która stwierdziła, że rozmawiała z osobami pracującymi w 343 Industries i stamtąd wyciągnęła wnioski, że jest to wczesny build, który ma 3-4 miesiące, który został no, zrobiony wcześniej i przygotowany wcześniej, i że to jak najbardziej nie odpowiada obecnemu stanowi gry, a już tym bardziej stanowi gry na premierę. No więc ja mam tutaj bardzo, jeszcze tutaj jest napisane, że to jest pierwsza gra na silniku Sleep Space, mogą być problemy, czyli tak jakby tworzenie własnego silnika przez te 5 lat, no oczywiście to tak nie wygląda, że przez 5 lat się robi silnik, ale wiadomo, przedłużyło to cały proces. To było w sumie chyba złą decyzją, na to wynika. Obniżyli grafikę dlatego, że był problem z optymalizacją, bo inaczej materiał działałby w 15 klatkach na sekundę. Naprawdę nie złożyliby odpowiedniego peceta, żeby no to pokazać. Wszystkie pokazy są na pecetach, których praktycznie nikt z nas nie ma w domach, bo to są kombajny tylko do tego, żeby gry jak najładniej się do tego na nich prezentowały. I dobra, po pierwsze, gówno mnie obchodzi, jaki jest powód tego, że pokazano taką grafikę. Wielka korporacja i wielki deweloper mają swój flagowy tytuł, który mają wypromować całą platformę sprzętową i pokazują nam takie coś. To jest oficjalny materiał, którym twórcy chcą się chwalić swoją grą, którą zajawiali. Całe to wydarzenie Xbox Showcase miało być wielkim ujawnieniem gier na Xboxa Series X, na przyszłą generację, i Halo było cały czas na przodzie, na całym froncie, na okładkach tego wydarzenia, i to miał być najważniejszy tytuł, i oni wtedy dostarczają build sprzed 3-4 miesięcy, to jest bez sensu, to jest głupie. To nie ma absolutnie żadnego sensu, tym bardziej, że efektem jest to, co widzieliśmy ostatnio w internecie, po prostu cały zalew wyśmiewania tej gry, hejtu, kontrowersji. To po prostu nie było warte absolutnie niczego. Naprawdę, albo przełożyć było ten pokaz, albo w ogóle nie pokazywać Halo i powiedzieć o tym wcześniej. Wszyscy by przeżyli. Albo, o, to jest super pomysł. Kolejny trailer pokazać, który powie nam coś o fabule, o której wciąż nic nie wiemy. A to by było do zaakceptowania, jak najbardziej do zaakceptowania. A zdecydowano się na taki ruch, pokazano nam taką grę, i mamy absolutne prawo jako fani, jako konsumenci i jako każdy niedzielny użytkownik konsoli, mamy prawo krytykować to, co nam pokazała, czym się chciała pochwalić wielka korporacja. Więc to mnie absolutnie nie uspokaja, tym bardziej, że to, że gra tak wygląda i że trzeba było, i powody, dla których trzeba było pokazać gorszą grafikę, to też nie jest nic optymistycznego. Co to znaczy, że nie mogli zoptymalizować autorskiego silnika?
po takim czasie, po decyzjach, ktoś podjął świadomą decyzję, żeby tworzyć nowy silnik. Kto ma znać ten silnik, jak nie oni? Nie rozumiem tego, nie rozumiem tego argumentu, jak dla mnie to jest coś absolutnie karygodnego i nie usprawiedliwia w żaden sposób tego pokazu. No to, że to nie był pokaz na Xboxie Series X, to już wspomniałem i to absolutnie, jak dla mnie, tutaj nie jest żadnym usprawiedliwieniem, no bo przyznajmy się, PC zawsze będzie najmocniejszą platformą, czyli hej, to jak będzie wyglądać gra na najmocniejszej platformie? Przecież to brzmi jak żart. Dalej w temacie mamy odpowiedź Free for Free Industries na krytykę odnośnie grafiki. No więc wypowiedział się, już wam mówię, Chris Lee. On jest tam szefem od najnowszej odsłony serii Halo. I był on zapytany na taki jej sesji, co myśli o tych kontrowersjach, jak to się wszystko stało. I chciałbym wam powiedzieć, że podał super argumenty i wszystko załatwił, wszystko wyjaśnił. Ale prawda jest taka, że uciekł od tematu. Mam tutaj odtworzone tłumaczenie na PPE i wam zacytuję. Jeśli chodzi o reakcję na grafikę, mam nadzieję, że ludzie będą mieli szansę sprawdzić nasze zasoby strumieniowe 4K. Myślę, że to naprawdę pozwoli naszej grze pokazać się w pełnej krasie. Wciąż jesteśmy w fazie rozwoju i szukujemy pewne ulepszenia, nad którymi zespół pracuje, aby naprawdę całkowicie zaspokoić oczekiwania fanów Halo Infinite. Jesteśmy podekscytowani skalą ambicji związanych z tytułem, tą otwartą, ekspansywną kampanią. Upewnimy się, że wszystko jest dopracowane i gotowe do użycia, gdy fani zdobędą grę. Demo rozgrywki jest świetnym przykładem tego, jak działamy na Xbox Series X. I tutaj przerwę, bo już mam dość tego PR-owego bełkotu. Nic nie zostało powiedziane, zostają powtarzane standardowe marketingowe hasełka, które nic nie tłumaczą i które mówią, że hej, u ciebie w domu na 4K i 60 klatka na sekundę będzie to lepiej wyglądać. Ale co, nie rozumiem, no to było nie do pokazania, nie do przedstawienia, to jest absolutnie żaden argument i mamy standardową odpowiedź, jesteśmy w fazie rozwoju, szykujemy pewne ulepszenia i tak, mają czas na ulepszenia, wciąż mogą to ulepszyć, wciąż gra może wyglądać 100 razy lepiej, tylko jest jeden problem, mamy koniec lipca, gra wychodzi, nie wiem, listopad, grudzień, coś takiego, w te okolice końca roku. Robią tę grę od 5 lat. To jest, mieli dość czasu, żeby to zrobić. Jakby to była standardowa część Halo, która wyjdzie 3 lata po piątce, to spoko. Jeszcze by wszystko zdążyli dorobić, dopiąć na ostatni guzik i pewnie użyć wszystkich asetów, które tam mają naszykowane, żeby to wszystko podmienić, dorobić, wszystko. Ale to robili 5 lat i pokazują nam coś takiego. Dla mnie to jest straszne, to jest okropny argument i absolutnie nie jestem uspokojony ani przez zapewnienia jakiejś tam influencerki, ani przez tym bardziej bardzo nierzeczowe wypowiedzi szefa Free for Free Industries, który tutaj miał nas uspokoić, a powiedział tylko standardowe, wyświechtane schematy i gada nudnym, nieciekawym i pozbawionym sensu językiem PR-owym. No więc to tak odnośnie argumentów fanów Halo, żeby się nie martwić, no bo ja chcę przekazać, jest absolutnie czym się martwić. Dalej to nie poprawia w żaden sposób wyglądu Halo Infinite, nie poprawia wrażeń z pokazu, ani tym bardziej nie poprawia tego, co się myśli w środowisku graczy, w całym internecie na temat Halo Infinite, tego, z czym się ta marka, ta seria teraz obecnie kojarzy. No więc to tyle ode mnie, dziękuję bardzo za uwagę. Wciąż się jaram tą grą, wciąż się nie mogę doczekać i wciąż ją kupię na premierę, prawdopodobnie na nową konsolę, prawdopodobnie w wersji kolekcjonerskiej, ale jednak trzeba widzieć, co się dzieje, a się nie dzieje najlepiej i mamy generalnie coraz więcej obaw, jeżeli chodzi o najnowszą odsłonę naszej ulubionej serii gier. Na tę chwilę dziękuję wam za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach.